Chwała Bogu, siostry i bracia, chwała Bogu, przyjaciele. Ja chciałem powiedzieć na wstępie, że to wszystko, co tutaj mówimy, to z czym się dzielimy, to jest na Bożą chwałę, na to, że to nie my jesteśmy tacy mocni i silni, to nie nasza silna wola, ale to Jego działanie, a nasza słabość i przyznanie się do tego, że my tak naprawdę nic sami nie potrafimy zrobić. Bez Jego pomocy, bez Jego działania, bez Jego mocy nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Słowo Boże mówi i Pan Jezus powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic dobrego nie możemy uczynić. W marcu 2009 roku mieszkałem już 5. miesiąc w starym Polonezie. Zima była na tyle łagodna, że nie spadała temperatura poniżej 17 stopni. I tak na dobrą sprawę, chociaż radziłem sobie nieźle fizycznie, to moja psychika była już w stanie totalnego rozkładu. Moje kolejne wielkie przedsięwzięcie rozpadło się. Mój wspólnik gdzieś tam wyjechał na Islandię zarabiać lepsze pieniądze. Pracownicy się rozpadli. A ja skończyłem w starym Polonezie. Kiedy tak chodziłem, tułałem się po Krakowie, wchodziłem do pustych kościołów i modliłem się, Panie Boże, wyciągnij mnie z tego. Już tyle razy mnie wyciągałeś z takich sytuacji. I to prawda. Wpadałem w sytuacje dużo gorsze i za każdym razem Pan Bóg mnie wyciągał, a ja dalej robiłem to samo. Wychowałem się w rodzinie, w której od samego początku, kiedy pamiętam, był alkohol. Mój ojciec pił i to strasznie pił. Rzadko kiedy widziałem go trzeźwym. Nie znęcał się nad nami fizycznie, ale uczył jednej rzeczy. Uczył kłamstwa i ja w tym kłamstwie wzrastałem. Moim sposobem na życie stało się kłamstwo. Kłamałem, żeby lepiej mi się żyło, kłamałem, żeby mieć lepsze stopnie, kłamałem, żeby być lepszym w oczach innych. A potem już to było moje życie. Zacząłem uciekać od rodziny, od domu. Uciekłem do szkoły oficerskiej, uciekłem gdzieś w sport. I na tym kłamstwie zacząłem budować swoje życie. Skończyłem szkołę, technikum przemysłu drzewnego. Byłem dobrym stolarzem, ale zamiast skorzystać z tego, to ja na bazie tych swoich umiejętności organizowałem sobie takie małe oszustwa, potem większe oszustwa, potem całkiem duże oszustwa. Mój brak odpowiedzialności spowodował to, że będąc trzykrotnie żonaty, miałem piątkę i mam 5 córek i żadnych relacji z nich nie miałem. Wręcz odwrotnie, wszystkie moje dzieci znienawidziły mnie do tego stopnia, że nie chciały ze mną rozmawiać. W takim stanie byłem, kiedy mieszkałem sobie w tym Polonezie i pierwszy raz usłyszałem, że gdzieś niedaleko tego mojego Polonezu jest takie miejsce, gdzie mogę sobie iść po zupę, po gorącą herbatę. I zacząłem tam chodzić. Nikt mi nie mówił, co to za miejsce, jacy są tam ludzie, wiedziałem, że są bezdomni. Ale moja dusza tak już wyła z bólu, że nie mogę sobie poradzić z tym stanem, że kiedy usłyszałem, że w marcu jest taki wyjazd do Ustronia organizowany przez tą organizację, do której tam chodziłem, na takie dni, gdzie można przez 3 dni, nie płacąc, zjeść, wyspać się, wykąpać i mieć czas, żeby pomyśleć. Zapragnąłem tak bardzo tego, żeby wyjechać, że przez 2 dni niemalże polowałem na Jurka Koniecznego, który prowadził tam fundację na Zamkowej, żeby mnie zabrał. Zabrał mnie tutaj. Po 2 dniach spotkałem się z Jurkiem, powiedział, że mnie zabierze i kiedy w czwartek po południu wyjechaliśmy, pamiętam, jak tu przyjechałem, wysiadam wieczorem, drzwi się otwierają, ja patrzę na fronton tego budynku i tu pisze Zbór Zielonoświątkowy Betel. Ups. Moi drodzy, Bóg tak to wszystko poukładał, że ja ani przez sekundę nie słyszałem słowo Zielonoświątkowy, chrześcijanie, Bóg. Bo gdybym to usłyszał w Krakowie, nigdy w życiu bym nie wsiadł do tego busa. Kiedy tu przyjechałem, chciałem pierwsze to wracać, ale nie miałem pieniędzy. Poza tym było mi głupio przed Jurkiem i przed chłopakami, bo ktoś nie pojechał za mnie. Więc mówię sobie, dobra, no usiądę sobie gdzieś tutaj spokojnie albo pójdę w góry, niech oni sobie tu robią co chcą, ja będę miał swój czas.
Bóg inny o to zadbał, a właściwie to Jurek, który powiedział, nie, nie, Wiesiek pójdzie ze mną spać do pokoju, także już nie miałem wyjścia w góry. A kiedy chciałem sobie zapewnić spokój, wchodzę na tą salę, a to był obfity rok, było więcej tutaj niż was dzisiaj. I w tym spokoju wszyscy śpiewają, klaszczą, a ja szukam ciszy. Ale usiadłem sobie z Gedeonitką, mówię sobie, to wy sobie tu róbcie swoje, a ja będę czytał. Pierwszym, który tutaj stanął za kazalnicą, wówczas był pastor Marek Tomczyński. Zaczął od takich słów. Urodziłem się w Bydgoszczy. Ja też. Mieszkałem tu i tu, 200 metrów ode mnie. Skończyłem zasadniczą szkołę drzewną. Ja też. Potem zrobiłem maturę, potem piłem, a potem, kiedy już chciałem się ustatkować, poszedłem do szkoły oficerskiej w Jeleniej Górze. On tam był pół roku, ja byłem tam 4 lata. Siedzę i słucham tego człowieka i myślę sobie, coś tu nie pasuje. Ale myślę sobie, no dobrze, no tu jest tak fajnie, super, 3 dni, może sobie tu wytrzymam jeszcze. Zacząłem rozmawiać z bratem Jurkiem, z pastorem Jurkiem Koniecznym w pokoju i opowiadam mu swoje życie i on mówi do mnie, wiesz, ty tak całe życie budujesz na piasku i na piasku. Czas by było budować na skalę. I słyszałem tu wiele takich zapewnień, że będzie wyjście pod krzyż, że będzie można oddać życie Jezusowi, a ja mówię, tu jest fajnie, tu jest naprawdę dobra atmosfera, ale ja już mam tyle w sobie odpowiedzialności przed Bogiem, że ja nie będę robił z siebie głupka, a tym bardziej nie będę robił z Boga, bo ja wrócę do tego Krakowa i tam dalej będę robił to, co robiłem, bo będę mieszkał w tym Polonezie. I kiedy dowiedziałem się, że w niedzielę będzie można tu złożyć jakieś świadectwo lub podziękować, to pomyślałem sobie, to ja podziękuję Jurkowi i chłopakom, że mogłem tu przyjechać, spędzić te 3 dni, bo nie nawrócę się, ale chcę podziękować, bo ktoś nie przyjechał. I zacząłem sobie układać, jak ja to będę mówił. Była to sobota rano i mówię sobie tak, powiem, że mam na imię Wiesiek, przyjechałem z Krakowa, nie nawróciłem się i żałuję. I wtedy, a byłem sam w pokoju, ktoś mnie zapytał, no to czegoś nie nawróciłeś, skoro żałujesz. I za chwilę powiedział mi tak, to jest twój ostatni dzwonek. Nie będziesz miał więcej szansy. Muszę wam powiedzieć, że przeżyłem tę chwilę strasznie, ale powiedziałem sobie tak, Panie, ja przecież nie mam nic do stracenia. Ja właściwie już wszystko straciłem, co miałem. Ale jeżeli oni opowiadają, że ty jesteś taki, jak tutaj mówią, że ty umarłeś za każdy mój grzech, to ja chcę na dwie nogi. Ja nie chcę próbować. I kiedy przyszedł ten czas, że było wezwanie pod krzyż, przyszedłem tutaj pod ten krzyż, i oddałem to Jezusowi, o co On poprosił, żebym oddał, czyli wszystko. Tak mi się wtedy wydawało. Ale oddałem Mu papierosy i zabrał je. Oddałem przeklinanie i zabrał je. I dał mi piękny dar. Dał mi pierwszy raz w życiu szczere łzy. Po raz pierwszy tu płakałem szczerze. Ja mogłem płakać na zawołanie. 5 Oscarów za płakanie, żeby wymusić od kogoś współczucie, pieniądze, wszystko. Ale wtedy poczułem, co to są szczere łzy. I to nie jest takie proste. Wracałem do tego Krakowa i sobie myślę, co ja tu nawyrabiałem. Ale usłyszałem, że Bóg da, mówi, żeby go wypróbować. I mówię, skoro przestałem palić, to ja go wypróbuję, czy naprawdę przestałem palić. Poszedłem do takiej restauracji niedaleko tego mojego Poloneza. Usiadłem, wyciągnąłem papierosa. Siedzę przed tym papierosem i tak sobie myślę, sumienie mnie gryzie. No, z kogo ty głupka robisz? No przecież zabrał ci to. Zapaliłem tego papierosa i już go się nie zaciągnąłem. Byłem tak oszołomiony, że nie wiedziałem dalej, co się dzieje. Jedną noc spędziłem jeszcze w tym Polonezie. Potem już spałem na Zamkowej. Potem dostałem miejsce
i warsztat stolarski. I tak żyłem sobie, wzrastając, a potem upadając i znowu idąc na kolana do Boga, prosząc Go, aby mi wybaczył. Ale jedną rzecz, którą dostałem od człowieka, to radę najcenniejszą, jaką człowiek człowiekowi może udzielić. Kiedyś Jurek wyjeżdżał na urlop i powiedział do mnie tak: cokolwiek będziesz robił, gdziekolwiek będziesz, w jakiejkolwiek będziesz sytuacji, jak źle by ci nie było, zawsze złap się Jezusa. Nie można udzielić komuś lepszej rady. Bo ile razy byłem już prawie na dnie, po raz drugi, zawsze Jezus wyciągał mnie. Zawsze zawołałem do Niego i On zawsze mnie wyciągał. I ja wiem, że Jezus jest cierpliwym Bogiem, bo gdyby tak nie było, to bym tu dzisiaj nie stał. Że jest Bogiem, który się nigdy nie spóźnia i On zawsze najlepiej wie, czego nam najbardziej potrzeba. Po 3 latach, kiedy już byłem takim prawie że dojrzałym chrześcijaninem, stwierdziłem, że muszę zacząć regulować swoje sprawy, długi. Stwierdziłem, że muszę zacząć układać swoje życie. Poszukałem sobie pracy. Znakomitej pracy, kontrakt na 3 lata w tamtym roku w październiku. Podpisany. Tylko trzeba było jechać do Urzędu Miasta, żeby potwierdzenie zameldowania dostać. Poszedłem do tego urzędu, pani powiedziała, że tak, jestem zameldowany, proszę iść do kasy, zapłacić, wracam z kasy. Przy okienku czeka 4 panów. Dzień dobry, pan Meller, pan pozwoli z nami. Zamiast pójść na drugi dzień do pracy, poszedłem jeszcze tego samego dnia do więzienia. W marcu 2009 roku, kiedy się tutaj nawróciłem, został również w tym miesiącu wydany na mnie list gończy i przez 3 lata poszukiwano mnie i nie mogli mnie znaleźć. 3 razy sprawdzała mnie policja i nic nigdy nie wykazało, że jestem poszukiwany. Ale Bóg miał dla mnie plan. Kiedy ja tam stałem, już mnie zakuwano, to ja wiedziałem, że nie idę tam za karę. Nie pytałem się, Panie Boże, dlaczego, tylko pytałem się, co chcesz mnie nauczyć przez to, co chcesz, żebym tam uczynił. Bo wiedziałem, że nawet tam, w zakładzie karnym, człowiek może być wolny. I dziękuję Mu za to, że mnie nauczył tej wolności, zanim tam mnie posłał. Wróciłem w październiku. Jestem z powrotem tutaj i cieszę się, że mogę tu stać z wami i dawać to świadectwo. Dawać świadectwo tego, że Bóg nie zawsze będzie nas głaskał. Że kiedy się nawrócisz, kiedy oddasz Jemu życie, to nie będzie to sielanka. Będą te same kłopoty, te same problemy, ale będzie ten, do którego będziesz mógł przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, ratuj mnie. Panie Jezu, pomóż mi. Panie Jezu, Ty mi obiecałeś, że mnie nie opuścisz, bo On jest przy mnie zawsze. Chciałbym jeszcze zakończyć pewnym wersetem, którym się zawsze budzę rano, z Psalmu 141. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich, nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego. Amen.